powody, które mogą umrzeć. Dzisiaj musiałam powiedzieć kobiecie, jako lekarka, nie może pani brać leków, które ratują pani życie, bo może pani uszkodzić dziecko, które być może pani i tak poroni, które być może urodzi się chore i będzie musiała pani je urodzić i tak chore. I potem sama chora wychowywać je, dopóki umrze albo... To nie jest XXI wiek, to jest średniowiecze i ja jako lekarka nie mogę pozwolić, żeby cierpiały kobiety i żeby cierpiały te dzieci. Bo te dzieci cierpią, umierają z rurkami w każdej dziurce ciała, w każdej malutkiej żyłce, ze skórą, która praktycznie z nich schodzi już od plastru. I to właśnie nam i naszym dzieciom. Wolność, równość, aborcja na żądanie. 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 Nie, 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 my jesteśmy gospodarzami. Nasze miasto, nasze miasto, nasze miasto, nasze miasto, nasze miasto, nasze miasto, nasze miasto. Hańba! Swój głos już pan miał. Jestem tu. Panie Tomczyk, to jest trudno. Kwestia, jest. Zero dyskusji. To jest kwestia, która dotyczy kobiet. No też jest dlatego tu jestem. Pan za pana córka, tam za pana A dlaczego nie mnie? Hańba! Bo nie urodzisz dziecka i hańba! No, dajcie mi powiedzieć. Tylko, dobra, starajmy się mimo wszystko pana posła nie... Wiecie, nie obrażać. Tak, tylko jedno słowo do dziewczyny, która mówiła przed chwilą. Jesteś super odważna, dzięki, że to powiedziałaś. To jest bardzo ważne, żebyś takie rzeczy mówiła. I żebyś nam laikom, uświadamiała, o czym w ogóle mówimy. Dzieci. Chcę mieć wybór, a nie przymus.
pan tak się decydował, tak? Co powie, że na morza, to nie może, tak? Dokładnie! Nie szanuje pan kobiet! Nie szanuje pan kobiet! To niech pan ochroni nasze bezpieczeństwo! Ja chcę się do lekarza dostać, nie jest pan nie ochroni! Bo do lekarza się nie mogę dostać! Dokładnie! Niech pan nas ochroni! Był pan Ryszard Czarnecki. Dostałem tam ataku padaczki. Tłumaczyłem, co mi będzie. Pan Czarnecki powiedział, weźcie go, on udaje. Dajcie mu powiedzieć. Weźcie go, on udaje. Spalano nam po podłodze. Pana partia. Jak to pan... Pana partia, ta partia to wszystko. Pan partia to podłodze. Zacznijmy od tego. Hańba! To jest szanowanie życia. Pan ile niepełnosprawni musieli w sejmie siedzieć? Dokładnie. Czatować. Na nikogo nie macie szacunku. Jak zwierzęta siedzieli. I dla zdrowych, i dla chorych. Nie mogę prowadzić z wami dyskusji. Nie chcemy dyskusji. Chcemy wyboru. Ale my nie chcemy. Nie już pan idzie. My nie chcemy z panem prowadzić dyskusji. Niech pan powie to w Sejmie. Nie! W ogóle nas to nie interesuje. Nie interesuje nas zdanie PiS. Nie! Chcemy wyboru. Dziewczyny, która z was chce coś jeszcze powiedzieć? To o was chodzi. Nie musicie dyskutować z panem posłem. Nawet sorry, nie będę namawiać. Może Szalinko. Nie twoja proszka. Nie twoja broszka! 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 Nie! A ja nie przyszłam tu, panie sposób!
mogła słuchać. Ale ja tu nie... Dokładnie. Wejdź mu na smaruj dupę, jak chcesz, żeby mówić. Chociaż na moje dzieci mieć nie będę, ale przyszłam, żeby pokazać wsparcie dla tych osób, które mają 16 lat, 15, 25 czy 30. I życie przed nimi i podejmowanie decyzji też jest przed nimi. Niestety rząd nam to zabrał. Mówię nam. A, bo ja już nie muszę mieć tego wzoru. Ale właśnie mam syna, który chciała, żeby w przyszłości on i jego partnerka mieli wybór. Bo to jest bardzo ważne. A oni nas, kobiety, wprowadzili do roli chodzących inkubatorów i mamy milczeć i na wszystko się zgadzać. Nie ma tego. Nie, nie zgadzamy się. Nie ma zgody! 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 Ja krótko, ja tylko powiem, że po prostu oni sprowadzili, o inkubatorach już mówiłam, dali nam, wiecie jakie prawo? Dali nam takie prawo. Jesteś w ciąży, to masz urodzić. I milczeć, bo to jest twoje prawo właśnie. Nie ma na to mojej zgody. I dlatego będę przychodziła tu codziennie. Pomimo tego, że nie wolno od jutra, trudno. Aniżeli będziemy spacerować właśnie. Nie wiem, czy widzieliście państwo, co się działo we Wrocławiu, co się teraz dzieje w Poznaniu. W Poznaniu są tysiące ludzi. Tysiące ludzi. No dobra, wyszedł pan poseł, to niech teraz wam odpowie. Niech wam odpowie. Niech wam odpowie. Ależ proszę pana, jeśli pan pana posła chce posłuchać, niech to jutro od 9. Niech odpowie. Zadane pytanie. Ale od 9 do 15 niech się pan przyjdzie i pogada z panem posłem. Nie chcę pogadać, nie chcę go pana wyprzeć. Nie pozwolimy sobie tego zebrać. No nie. To niech wam odpowie. Po to wyszedł. Można tylko i jedynie ustawą. Tylko i wyłącznie ustawą. Nie ma takiej ustawy. Dzisiaj właśnie słuchałam przed samym wyjściem wypowiedzi prawnika w telewizji. Stąd taka mądra jestem. Dziękuję wam. I dziękuję, że przyszliście tak uczciwie. Ten rząd obalą kobiety! Na lewo!
nie na sędzią. Poproszę się na sędzią. Proszę się na sędzią. To będzie wasz problem. Jak traktuje się ludzi solidarnie i serio, mówię najpoważniej na świecie, jeśli którakolwiek z was będzie miała w życiu tego typu problem, wystarczy, że odezwiecie się i znajdą się ludzie, którzy wam pomogą. Tylko że niestety, nie zrobicie tego w 100% bezpiecznie i w majestacie prawa. Dlaczego? Dlatego, że mamy prawo, które woli torturować kobiety, niż pozwolić im. Tak traktuje PiS kobiety. Chodzi po nich. To jest PiS. Słuchajcie, to jest tak zwany hajpan. Jeśli któraś z was chce jeszcze coś powiedzieć, to niech mówi. Jeszcze któraś? Dobra, to na koniec jest moje ulubione, absolutnie ulubione hasło, które ja uważam, że powinno być motywem przewodnim wszystkich demonstracji. Solidarność naszą bronią! 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 Ale ja jestem u siebie. Ale tylko by na tej pracy. Brawo! Jeśli państwo jej nie chroni, mojej siostry będę bronić. Jeśli państwo jej nie chroni, mojej siostry będę bronić. Jeśli państwo jej nie chroni, mojej siostry będę bronić. Jeśli państwo jej nie chroni, mojej siostry będę bronić. Słuchajcie, naprawdę... A właśnie, wiesz, tak, są jeszcze... Janna. Słuchajcie, na czym polega ten bajer z wieszakami? To jest dla tych mniej zorientowanych, że w krajach, gdzie aborcja nie jest dostępna i legalna, kobiety wykonują ją tym, czym mogą. I wiecie, co to jest? Wiemy. Od wieszaków! Wiemy! Szydełka! To, co znajdą przy sobie, rozumiecie to? Cokolwiek! No dlaczego umierają? I dlatego, przynajmniej ja nie pozwolę, żeby w Polsce kobiety umierały tylko przez to, że nie dadzą się sprowadzić do roli inkubatorów. Bardzo się cieszę, że nie tylko ja mam takie priorytety. Myślę, czuję, decyduję. 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 Myślę, czuję. Decyduje! Decyduje! Słuchajcie, dziękuję wam, dziękujemy obie, że przyszłyście. Dziękujemy panom, którzy się pojawili z wami. To jest... Brawo dla panów! Jednak kobiety i to nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsze, ale...
albo piękniejsza, albo cokolwiek innego, tylko dlatego, że to jesteśmy to szyją. Po prostu nasze sprawy. Że to nas dotyczy. Nasze historie własne. Także jeśli któryś z panów się poczuł urażony brakiem dostępu do szczekaczki, serdecznie przepraszam. Ja nie przepraszam, to po pierwsze, a po drugie mam propozycję na zakończenie, ponieważ pan poseł Kaleta wyraźnie, najwyraźniej świetnie się tutaj czuje. Ja proponuję, żebyśmy po prostu się odwrócili wszyscy o 180 stopni od posła Kalety i poszli sobie w cholerę. Do widzenia. Panie Co to jest niepełnosprawne? Co to jest niepełnosprawne? Co to jest niepełnosprawne? Co to jest niepełnosprawne? Dziecko?